No i moi drodzy, drugi dołek. Widzę krągłość. Pierwszy dołek, nie mogę wam powiedzieć, co to było. Ale w drugim... międzywojnie dwa grosze. Kurde, pierwsza moneta na ojczystej ziemi. Dwa grosze, 1923. No takiego fanta się nie spodziewałem. Już mam dzień zrobiony, choćby już nawet nic dzisiaj nie wyszło. Te monetki, obojętnie która to jest, pierwsza, piąta, dziesiąta, dwudziesta, trzydziesta, zawsze będą cieszyć tak samo. Nic, lecimy do następnego dołka, hej. Czwarty dołek, jest druga moneta, piątunia z PRL-u. Rocznik 1976, Lony pozdrawiam, a także wszystkich innych z 76. Dwa moniaki, 15 minut na polu. Jest, można powiedzieć, lepiej niż dobrze. Kolejny dołek. Jest kawałek pierścienia wiodącego. Dziwne, bo do tej pory na tym polu takie nie wychodziły. Sorry za wiatr, ale nie mam kamery, nagrywam telefonem, więc jakość dźwięku nie będzie zadowalająca. Ale widzę, że materiał będzie jakiś ciekawy. Kolejny fajny sygnał. I tu z dołka pokazuje się Adolfowa jedynka, kaszubska Boratynka. Adi Wejherowo pozdrawiam. Jest trzecia moneta dzisiaj. A to jeszcze nie koniec, jeszcze jedno pole, jak przyjadą szwagry. Można powiedzieć, że dzisiaj są żniwa. Trzy monety na jednym wypadzie. Jest międzywojnie, jest PRL, jest Adolf. Teraz po cichu liczę na coś starszego, bo wychodziły tutaj już naprawdę fajne, ciekawe monetki. A mam nadzieję, że te, co wyszły, to nie były jedyne. Idź do następnego dołka, hej. Kolejna krągłość. Tym razem pierwszy guzior. Taki standardowy kalesoniak. Jest i kolejna krągłość. Niestety orzeł bez korony. Pisiąt groszy, PRL. Rocznik widać, chwila. Jak widać, 1977, pozdrawiam. Rocznik 1977. I lecimy dalej. Tutaj sygnał za dobry, żeby go odpuścić. O, chyba będzie jakiś guzior. Łożesz, kurde. Łożesz, kurka. Tu widzicie go po wyczyszczeniu. Ja słabo widzę, co prawda nie chcę go trzeć za bardzo tu na polu. Ale już widzę, że jest fajny fant. No to kurde, nie ma źle. Szwagry zaraz powinni być. Także idę, może jeszcze uda mi się dobić 5 do 5 monetek. No i taki sygnał, co nie dawał mi spokoju. Jest kolejny moniak, strasznie zajechany. Że spolita Polska, więc prawdopodobnie będzie to coś współczesnego. Albo jakiś PRL. Ale jest piąty moniak. Wy widzicie sobie tutaj, jak wygląda po wyczyszczeniu, ile uda mi się to wyczyścić. Strasznie zajechane. Jeszcze tutaj takiej zajechanej monety nie widziałem. Ale 5 moniaków. Całkiem zacny wynik. Dzień drugi i w sumie zły znak. Bo jest jakiś moniak w pierwszym dołku. Co tu mamy? Będzie współczesny. 5 groszy. Rocznik. Nie widać. A, będę widział po wyczyszczeniu. Była posucha przez jakiś czas. Teraz mam jakieś kółko, obstawiam PRL-a. O kurde. Możesz, kurde, co to jest? Oj, oj. Etat François. Dwa franki, 1943, Abellinium. A myślałem, że już jakiś PRL, a tu
taka ciekawa znajdka. Kurde, no, szczał dnia jak na razie. Dzisiaj niestety przeważają śmieci. Jest kolejne kółeczko. Za tym razem. A, kalesoniak. Nie cztery dziurki, a trzy. Czyli nie taki jak zwykle. Nieparzysty. No, ale kolejny fant. Lecimy dalej. Jednak dzisiaj zła passa minęła. Mam tutaj coś. Kółko. Solid. Solida mam. Nie wierzę. Wygląda na toruński. Kurde. Oż przepiękna moneta, przepiękny strzał. No kurde, nie mogłem sobie lepszego fanta wymarzyć. Taki mały miedziany solidzik. Jest dobrze, lecimy dalej. Pokazał się kolejny krążek. Ja jeszcze go nie widziałem, ale... Odebrało mi mowę. Orzesz, kuźwo. Ale piękność. Jaki stan. Ale dzień, ale dzień. No kurde, nie wierzę, takie fajne monety. Ten grosz wpadł tam. To starczyło przegarnąć nogą. Jest kolejny moniaczek. Ha! Tym razem współczesna dwudziestka. Kurde, chyba zła passa się przełamała. Zazwyczaj jak w pierwszym doku wpadła moneta, było bardzo źle. A dzisiaj dosłownie kółko za kółkiem. Fakt faktem, jest dużo śmieci, ale jak nie jest to śmieć, to jest to fant petarda. Nic, do następnego, hej! Witam Was na podsumowaniu. Zobaczycie też parę fantów, których nie udało mi się nagrać. Telefon niestety padł, nie wytrzymał montowania filmików w samolocie. Tych, które były tydzień, dwa tygodnie temu. Także kilka fantów się nie nagrało. No i zaczniemy od pierdołków tutaj. Ciekawostka w sumie. Odblask rowerowy. Widać sygnatury pruskie. Taki stary. Znalazłem jeden tylko w archiwum Allegro, ale nie znalazłem dokładniejszych informacji na jego temat. Tu kawałek pierścienia wiodącego. Nie wiem, wydaje mi się, że mógł być to od granatnika do Mausera, ale głowy nie dam. Taki mały trochę jak na pocisk. Tutaj taki arseniaczek. Ładnie ozdobiony, łóżko całe. Dwa geciowce, czyli standard. Tu dwie współczesne monety, 20 groszy, 5 groszy. Tu jedynka adolfowa. Czyli nic ciekawego, 3 PRL, 5 zł. 50, to okazało się 50 PRL-owska 1949. Też 50 aluminiowa. I najlepsze fanty. Tutaj cynkowy guzik pruski z orłem. Niestety sygnatur brak. To żałuję, że nie udało mi się nagrać. Było zgięte. Ale jest to srebrna koperta zegarka. Tutaj jak widzicie grawer. Tu macie, u góry macie zbliżenie. Tutaj jest też próba. Numer wybity. Próba jest, gdzie była. O, tu w tym miejscu wy widzicie na zdjęciu w powiększeniu. Także pierwsze srebro. Z tego urlopu. Tutaj dość ciekawa moneta, 2 franki z kraju Vichy. Myślałem, że to aluminiowy PRL. A jednak okazał się to ciekawy fant. Tu 2 grosze międzywojnie, zawsze cieszy. I tu 2 najlepsze monetki, zacznę od tej. No niestety po czyszczeniu nie widać na niej już nic. Ale jak widzicie, no to... Resztki napisu widzieli się na zdjęciu, na miniaturce. Jest to solid toruński 1763.
I to mój najlepszy fan z dwóch wypadów. Grosz pruski, stan igła. To widać po detalach z drugiej strony. Nie czyściłem w ogóle tej monety, ona tak wyszła z ziemi. Tak jak jest teraz, nie czyszczę, żeby nie uszkodzić patyny. Z czego mogę powiedzieć, za tydzień będą też bardzo fajne fanty. Dwa kolejne dni wypadów, także dzięki, że oglądaliście. Pamiętajcie zostawić ślad po sobie. Trzymajcie się, do następnego. Hej!